A przy telefonie jest już pani Magdalena Biejat, posłanka partii Lewica. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Dobry wieczór. Czy dzisiaj też pani się wybiera na protesty? Tak, tak, oczywiście. Będę dzisiaj z demonstrującymi i będę wykonywać swoje obowiązki jako posłanka, jako osoba, która powinna stać z obywatelami tam, gdzie jest potrzebna. Stać z obywatelami to na pewno ważne i istotne. A jak pani odbiera zakaz zgromadzeń przy tym wszystkim, przy tych protestach? Co z jednej strony mamy zakaz według prawa, a z drugiej co? No, przede wszystkim to, co mamy, to jest seria spontanicznych zgromadzeń, które wydarzają się w odpowiedzi na po prostu skandaliczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydany wbrew woli większości Polek i Polaków w samym środku strasznego kryzysu, z jakim mamy do czynienia. I jako takie te zgromadzenia nie są zakazane, ponieważ nie ma zakazu organizacji zgromadzeń spontanicznych. Natomiast oczywiście... A jaka to jest definicja zgromadzenia spontaniczne? Bo to ciekawe. Zgromadzenie spontaniczne to jest takie zgromadzenie, które zwołuje się na nie w sposób zaplanowany, tylko jako reakcję na bieżące wydarzenia. Rozumiem. Nie dało się wcześniej zaplanować. Ale państwo przecież planują, informują dużo wcześniej w mediach społecznościowych. Wszędzie to jest wiadome, o której godzinie, gdzie, więc ta spontaniczność już jest odebrana. No, trzeba każde zgromadzenie, nawet zgromadzenie spontaniczne, trzeba jakoś zwołać. Natomiast to nie jest też tak, że tutaj my zwołujemy zgromadzenia i ludzie na nasze wezwanie wychodzą na ulicę. Ludzie wyszli na ulicę, że nigdy w życiu w całej III Rzeczypospolitej nie było takich protestów na ulicach i żadnej partii nigdy by się nie udało, czy żadnemu ugrupowaniu wyprowadzić tyle osób na ulicę. Ci ludzie wychodzą, bo chcą być na ulicach, bo chcą ostro zaprotestować przeciwko tak bezczelnemu łamaniu praw człowieka i tej zgodzie na to, żeby w imię czyjejś ideologii po prostu godzić się na torturowanie kobiet i ograniczenie ich prawa do godności i do wyboru tego, jak i kiedy chcą mieć. Rozumiem, czyli te przepisy, które ogłosił rząd bodajże tydzień temu odnośnie właśnie zgromadzeń do 5 osób i tak dalej i te strefy, w takich sytuacjach uważa pani nie mają zastosowania, bo ja też na takim proteście byłam i tak, odległość 2 metrów na pewno nie jest zachowana, bo wszyscy stoją bardzo ściśnięci. No i te zgromadzenia no też przekraczają liczbę 5 osób, więc jest to łamanie oczywiście prawa, czy nie ma łamania prawa? Przede wszystkim z łamaniem wszelkich standardów był ten wyrok. Dobrze, ale zapytam się o protesty, o wyroku zaraz porozmawiamy. Ja wiem, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, ponieważ tak naprawdę, bo staramy się, jakby pojawiają się takie głosy, żeby przerzucać odpowiedzialność za to, co się dzieje na opozycję, na lewicę, na osoby demonstrujące. A chciałabym, żeby to było jasne i żebyśmy nie gubili tego z oczu, że odpowiedzialność za to, co się dzieje, leży tylko i wyłącznie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tylko i wyłącznie po tych, którzy po tej stronie, która wydała zgodę na ten haniebny wyrok. I odpowiedzialność za to, żeby te demonstracje się zakończyły, powtarzam, demonstracje wywoływane spontanicznie, które po prostu ludzie wyszli w czwartek, zeszły czwartek na ulicę, po prostu dlatego, że już nie mogli wytrzymać tego, co się dzieje. Zakończenie tych demonstracji i odpowiedzialność za to również leży po stronie Prawa i Sprawiedliwości i wzywamy ich do tego od samego początku, tak jak wzywaliśmy do tego, żeby tego wyroku nie, żeby ten wyrok jest nie zapadł. Nie, jest nieopublikowany. Tak, wzywamy na do razie, tego, żeby. No nie jest, ale myśmy jako Lewica, ja jeszcze w czwartek rano, zanim ten Trybunał się zebrał, wzywałam z mównicy sejmowej do tego, żeby powstrzymali tę rozprawę, żeby ona się nie odbyła, bo było jasne, jak to się skończy. Ale, i teraz też wzywamy do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość po prostu spełniło postulaty protestujących i się wycofało z tego orzeczenia. No rozumiem, ale jeżeli jest się na protestach, to nie słyszy się o tym, żeby zmienić ten konkretny artykuł, tylko aborcja na życzenie. To jest hasło, które płynie z głośników i które mówią przemawiające kobiety na scenie. To jest hasło, które mówi o tym, że kobiety w pierwszym trymestrze mają to prawo do decyzji bez żadnego tłumaczenia. No ale tego nie ma w prawie, pani poseł, no i raczej nie będzie.
Ale to jest dlatego, to jest prawo, takie prawo funkcjonuje we wszystkich cywilizowanych krajach w Europie. Ale skupmy się takie na Polsce. Prawo, tak, ale przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę. To, co się wydarzyło, to jest pokazanie, że wszyscy, którzy na tych ulicach są, zdają sobie sprawę z tego, że ten tak zwany kompromis aborcyjny nie był żadnym kompromisem i że po prostu i Polki mają już dość godzenia się na niego, bo on zapadł ponad naszymi głowami, on nam utrudniał życie, doprowadzał do wielu tragedii jeszcze zanim ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł i po prostu miarka się w tej chwili przebrała. I ten protest, który teraz obserwujemy, to nie jest protest tylko wywołany przez to, że Trybunał orzekł tak, jak orzekł, ale to jest też wybuch tej frustracji, tego poczucia stłamszenia, tych lat obaw związanych z myślą o zajściu w ciążę, które towarzyszą nam od wielu, wielu lat. Więc nic dziwnego, że na ulicach wybrzmiewa teraz hasło liberalizacji tego prawa, bo po prostu chcemy żyć tak, jak żyją inne Europejki i chcemy, żeby przestano nas traktować jak dzieci. To pani mówi o aborcji, pani mówi o tych sprawach związanych z wyborem kobiet, ale na tych protestach bardzo dużo haseł, ta lwia część haseł to są protesty po prostu antyrządowe, nie mające zupełnie nic wspólnego z wolnością wyboru kobiet. Obrażanie, czy w ogóle cały czas są wulgaryzmy, cały czas są wulgarne słowa i pod adresem rządzących i pod adresem innych kobiet, mówię tutaj o Kai Godek, to są słowa niecenzuralne, więc ten protest, jak się jest tam na miejscu, to się wydaje, że to nie jest protest o wolności wyboru, tylko właśnie antyrządowy. Nie ma pani takiego wrażenia? To jest protest o wolności wyboru, ponieważ jak się czyta ale haseł to nie wynika. Ale przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że hasła głoszone na demonstracjach dotyczą liberalizacji aborcji, więc one się pojawiają. One się pojawiają również na licznych transparentach, które trzymają protestujący na każdym z tych protestów i tych w Warszawie i tych w małych miejscowościach. No i tam nie ma wielu o kobietach, tylko jest o rządzie, tak? Są personalne ataki ad personam. Ale jest o rządzie, no dobrze, no ale dlatego, że to jakby to jest jasne wskazanie odpowiedzialnych za tę sytuację. Znaczy to nie jest tak, że Kaja Godek czy Prawo i Sprawiedliwość pojawia się tam z przypadku. Kaja Godek była tą, która świętowała wyrok, kiedy on zapadł. No i to jej prawo, prawda? Prawo i Sprawiedliwość doprowadziła do tego, że ten wyrok zapadł i w związku z tym to oni są odpowiedzialni za to, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Więc trudno się dziwić, że są teraz pociągani do odpowiedzialności przez obywateli i obywatelki. No, jak się sieje wiatr, to się zbiera burza. A jak pani się odnosi do tego, że strajk kobiet publikuje dane osobowe właśnie pana Wróblewskiego, pani Godek, pani Pawłowicz i różnych innych osób, dane teleadresowe, imiona, nazwiska, adresy i telefony? No cóż, no to jest oczywiście trudna sytuacja. A to jest łamanie prawa. Osób, ale zwracam uwagę, że niestety jakby jak się jest osobą publiczną i mówię to jako osoba publiczna, to należy się, niestety trzeba się z tym liczyć i zwracam uwagę, że również niedawno Agrounia również publikowała adresy także posłów i posłanek lewicy i pojawiała się pod ich domami i wyrzucała pod domami. Co się stało z tym? Jest to ścigane? Bo to jest ścigane z urzędu, coś takiego. I tak, no i po prostu są jakby narzędzia prawne, żeby na to zareagować. Jak rozumiem, pani Kaja Godek również się zgłosiła do odpowiednich służb. Natomiast jest to taka sytuacja, protesty pod domami polityków jakby zawsze się działy i dziać się na pewno będą. To jest niestety, trzeba to wkalkulować sobie w działalność polityczną. Ale no czy pani pochwala publikowanie takich danych? Ja bym tego nie publikowała, ale jestem naprawdę daleka od, jakby trzeba to zrozumieć, jest w tej chwili ogromna złość w ludziach za to, co się stało. Rozumiem, a parodia w Gdyni Zbyszka Godlewskiego, legendy grudnia 70 przez działacza lewicy, jak pani to skomentuje? Jeśli o to chodzi, to my zdecydowanie się odcinamy od tego. Dalej będzie członkiem państwa partii?
To jest decyzja odpowiednich organów partii, natomiast zdecydowanie potępiamy ten ruch, zdecydowanie się od niego odcinamy. On nie był konsultowany z władzami okręgu, a gdyby był, to na pewno nie dostałby pozwolenia na coś takiego. Rozumiem. Teraz jeszcze było wystąpienie wczoraj, taka informacja od prezydenta Andrzeja Dudy, który wystąpił jakoby z inicjatywą ustawodawczą, żeby może coś zmieniać w przepisach, żeby może porozmawiać o wadach letalnych. Pani w takiej dyskusji wzięłaby udział? Czy jak pani to widzi, że dzieci z zespołem Downa możemy uśmiercać? Mogą być poddawane aborcji, a te dzieci z wadami letalnymi tak, czy nie? Czy pani uważa, że nie? I dzieci z Downem, i wady letalne, pełna dowolność. Po pierwsze, nikt nie uśmierca żadnych dzieci. Mówimy o płodach we wczesnym stadium rozwoju. Które w siódmym tygodniu mają już receptory bólu, jak pani dobrze wie. Nie, to jest nieprawda. To jest, powiela pani redaktor w tej chwili propagandę Ordo Iuris. Nie powielam propagandy Ordo Iuris, tylko 5 minut temu na naszej antenie był pan Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i on to potwierdził. Tak. Człowiek, o którym na pewno nie można mówić, że jest obiektywnym ekspertem. Natomiast przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę. To kiedy są te receptory bólu, pani poseł? W całym cywilizowanym świecie. Ja nie jestem ekspertką. One się na pewno rozwijają po zakończeniu pierwszego trymestru, bo na tej podstawie WHO również... Ale mówi pani, że na pewno, dobrze. Tak, mówię. Na tej podstawie WHO i wszystkie cywilizowane kraje tego świata dopuszczają aborcję. Ale nie mówmy o innych krajach. Skupmy się na naszym kraju, skupmy się na Polsce. Ale ja chcę żyć, w kraju, w którym uznaje się moje prawo do wyboru i moje prawo do decyzji. I chcę żyć w kraju, który zapewnia młodym dziewczynom pełną edukację seksualną, które zapewnia wszystkim, niezależnie od tego, czy je na to stać, czy nie, dostęp do antykoncepcji i które później, jeśli zajdą w ciążę, wspiera je i szanuje w tym wyborze, jakiego dokonają, niezależnie od tego, jaki będzie. To znaczy, w momencie, kiedy zdecydują się nosić ciążę, niezależnie od tego, w jakim stanie jest płód, to stwarza im warunki do tego, żeby w sposób godny i uczciwy i pełny przez tę ciążę, a następnie macierzyństwo przejść. Ale przecież jeżeli pani decyduje wie. Się tę ciążę przerwać, to wtedy również im to umożliwia w sposób bezpieczny i godny. Ale przecież pani wie, że około 400 z tych aborcji, około 400, bo to są różne dane, z tych 1000 niemalże 100, które są dokonywane w Polsce, to są dzieci z zespołem Downa. Czy uważa pani, że one nie mają prawa żyć? Uważam, że najważniejsze jest to, żeby w Polsce rodziły się dzieci chciane i kochane. I najważniejsze jest to, i teraz Downa możemy usunąć, bo ktoś. Ale to nie ma znaczenia, ale to nie ma dla mnie znaczenia, jeszcze raz, czy ten płód będzie uszkodzony, czy nie będzie uszkodzony, czy on będzie chory, czy nie będzie chory. Istotne dla mnie jest to, żebyśmy uszanowali decyzję kobiety w tej sytuacji. Żeby kobieta miała prawo do godności. A dziecko miało prawo do godnego życia, żeby mogło się urodzić. Ale to jeszcze raz tłumaczę. I też to jest znowu uleganie propagandzie. Nie, bo jedno prawo przeciwstawiające się prawa kobiet do samostanowienia rysują nam obrazki uśmiechniętych, wysoko funkcjonujących dzieci z Downem. I ja po prostu uważam, że takie dzieci, które się urodzą z syndromem Downa, powinny mieć przede wszystkim zapewnioną dobrą edukację, dobrą opiekę. Te rodziny powinny być wspierane. To może te dzieci powinny się rodzić, ale powinna zostać zmieniona ustawa i powinno być większe wsparcie dla rodzin. Niech żyją, będą. Nie. Dobrze, musimy kończyć punktualnie, jest godzina 17, pani poseł. Wsparcie dla rodzin i godności dla kobiet i możliwości podejmowania bardzo wyboru. Dziękuję. Nie traktujemy kobiet jak dzieci bez sumienia. Magdalena Biejat, posłanka partii Lewica, była gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy.